Siemka. Wiem, że Sławomir ma lepszy kapelusz niż ja ten tutaj, no ale co zrobisz? On jest gwiazdą, a ja takim jestem zwykłym rzemieślnikiem muzycznym. Ale nieważne, nieważne, bo ja miałem taki sam kapelusz jak on. Przywiozłem go sobie ćwierć wieku temu z Zakopca. Niestety próby czasu nie wytrzymał. Natomiast ja nie o tym. Chcę wam przekazać bardzo dobrą wiadomość. Rozpoczynamy cykl nowy pod tytułem Polo Polo! A na pierwszy ogień idzie... Miłość w Zakopsu! Tak jak każdy utwór, taki ten ma swój wstęp. Wstęp składa się z dwóch fraz. One są do siebie bardzo podobne. Generalnie cały utwór opiera się na pięciu akordach D-moll, G-moll, C-dur, F-dur, B-dur i A7. Pierwszy akord, akord D-moll. Ja go sobie zagrywam w prawej ręce w pierwszym przewrocie. Następnie mamy akord G-moll. Tutaj ja go gram w postaci zasadniczej. Kolejny akord to akord C-dur. Ja go gram w prawej ręce w pierwszym przewrocie. Następnie mamy F-dur, który zagrywam w postaci zasadniczej. I akord A septymum w lewej ręce, czyli A7, natomiast w prawej możecie grać zwykły durowy. Ja gram go w drugim przewrocie. I to jest pierwsza fraza. Kolejna fraza znowu się rozpoczyna od D-molu. Następnie G-moll znowu. Tutaj przechodzimy do akordu B-dur. Ja akord B-dur akurat zagrywam w drugim przewrocie i z akordu B-dur przechodzimy do A7. I mamy wstęp. Oczywiście to, w jakiej postaci zagrać te akordy na klawiaturze, rozkładając je oczywiście, to zależy już od waszej tutaj kreatywności, inwencji takiej twórczej, czy dany akord lepiej się wam układa pod palcami, pod postacią zasadniczą, czy pod pierwszym, bądź drugim przewrotem. No i przede wszystkim uzależnione to jest od tego, jak on brzmi, czy on akurat będzie pasował w tym momencie w postaci zasadniczej. Może lepiej właśnie zagrać go w przewrocie pierwszym, bądź drugim. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Ta Katarynka na wstępie, ona wygląda, jakby się ją grało z trioli. A to nie jest ósemka triolowa grana. Tutaj jest regularny układ, gdzie na ćwierćnutę musi się znaleźć dwie ósemki, a nie trzy. Zwróćcie na to uwagę. Tak więc zapamiętajcie sobie, żeby czasem nie popełnić błędu i nie zagrać tej naszej Katarynki w oparciu o triolę. Więc nie gramy w ten sposób. Tylko gramy zwykłymi, regularnymi ósemkami, gdzie na ćwierćnutę mają nam przypaść dwie ósemki. Dwie, czyli na każdy zagrany dźwięk w lewej ręce zagrywamy w tym czasie dwie ósemki w prawej ręce. Oczywiście ja tutaj terminu ósemki użyłem tak w celu takiego łatwiejszego, przystępniejszego wam przekazania. Bo akurat ten wstęp jest w takim tempie, że tutaj spokojnie możemy mówić o szesnastkach, a nawet i 64-kach, jak ktoś lubi mieć dużo chorągiewek nad nutkami. Zobaczmy jeszcze, jak te układy, ponieważ grając regularnymi ósemkami,
tymi standardowymi, że tak sobie je nazwijmy, troszeczkę nam się zmienia układ zagranych dźwięków. Zobaczcie. Gdybyśmy grali z triolit, no to byśmy oczywiście mieli ułatwioną tutaj całą sprawę, bo zawsze by na raz, na dwa, trzy i cztery wychodził ten dźwięk początkowy ten sam, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ale my tak nie gramy. My gramy to standardowymi naszymi ósemkami i nam się to przez to będzie troszeczkę przestawiało. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście nie zrażajcie się tym, bo wszystko jest do opanowania. Oczywiście na początku ćwiczcie to w bardzo wolnym tempie, żeby sobie fajnie te palce poukładać, żeby nie było zamieszania, jak zmieniamy akord, którym palcem zagrać, jaki dźwięk, od czego, bo gdzieś nam tutaj coś nie wychodzi. Ja wam jeszcze pokażę z bliska, jak ja ten wstęp zagrywam. Jak oczywiście komuś taki układ palcowania pasuje i te dźwięki, to możecie papugować. Ja tą katarynkę rozpoczynam od dźwięku D palcem czwartym. Jak komuś wygodnie, oczywiście może palcem piątym, następnie dźwięk A zagrywam palcem drugim i dźwięk F palcem pierwszym. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Następnie przechodzimy do akordu G-moll. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. C-dur. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I F-dur. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I A septymą w basie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I mamy pierwszą frazę zagraną. Druga fraza jest bardzo podobna do pierwszej. Też rozpoczynamy od akordu D-moll. G-moll. Teraz po G-moll wchodzimy na B. B na A septymką w basie. I mamy nasz wstęp rozegrany, po czym przechodzimy już do zwrotki. Lewa ręka rozpoczyna od akordu D-moll. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, G-moll. C-dur. F-dur. A, siedem. I D-moll. G-moll. B-dur. A, siedem. No, to jak już sobie te akordy ogracie i tą katarynkę w prawej ręce przyswoicie, to czas wziąć się za zwrotkę i refren. A zwrotka i refren, jak to często bywa w tego typu piosenkach, jest na identycznych funtach co cały wstęp. Cały układ, kolejność akordów jest taka sama jak we wstępie. Więc lewą rękę macie już zrobioną, natomiast prawą, no, trzeba sobie tą prymkę, jak to się mówi, melodię dosztukować. Zobaczcie, jak to zrobić w takim maksymalnie w miarę prostym układzie. I zobaczcie, jak prymka wygląda w zwrotce. Zaczynamy od dźwięku A. Thank you.
pierwsza fraza. Druga fraza, podobnie jak pierwsza, zaczyna się od dźwięku A i akordu demol. Zresztą jest bardzo podobna, czyli demol, gmol i po gmol wchodzimy na akord B-dur. Już do refrenu. I refrenik, jak każda z fraz w tym utworze, oczywiście rozpoczyna się od dźwięku A i akordu demol. Tym sposobem prymkę rozegraną, zwrotki i refrenu. To jest oczywiście taka podstawa, którą sobie należy też już w jakiś sposób porozmaicać, rozbudowywać. Macie taką bazę, no i teraz trzeba podokładać. A to jakąś może tercję, a to trójdźwięk zagrać. Wszystko zależy już od waszej kreatywności i pomysłowości. Thank you.